którym mierzyła się z Jastrzębiem, Oświęcimiem i Sosnowcem. 37 punktów, 8 miejsce w obronie pierwszej formacji. I rozpoczęliśmy właśnie to spotkanie. Z Siedleckiego 7 jest pan Rudolf Rochaczek, jego asystentem Dominik Salam. I uderzenie Alesza Jeszka spod bandy, ale drużynę opuścił Matt Carter. Teraz groźna sytuacja i mamy pierwszą bramkę dla Komar Krakowi. Kruczek, Bychawski, ale tutaj pewnie łapie Patryk Szpeszny. Damian Kapica, Bychawski, klubu z Torunia. O, teraz groźnie. Gula. Rąbkowski. No, tutaj skasowany pod bramką Lejbo. Protesty kibiców. Bacheński strzał. No, teraz mógł Bacheński zaskoczyć Szpesznego. Kieniczki, no ale tutaj nie mogło to zaskoczyć dobrze ustawionego Szpesznego. Mimo to Kopciwa czujnie asekurował. No i teraz Twardoń przejął ten bezpański krążek. Prasko po łopatce kija nad poprzeczką. Krakowianie po wzmocnieniach. Wachowiec, wycofanie do Kapicy. Wachowiec, ponownie Kapica. Pod bramkę, tam jeszcze próbował Wachowiec. Bryniczka. Tutaj z pierwszego krążka Dąbkowski, niecelnie. Teraz podanie do Bepierszcza, sprzed Bulika. No, Dąbkowski, uderzenie nad poprzeczką. No, teraz pod niebieskiej, tam walczył Kamiński. Utrzymany krążek. Strzelał Jachim i tutaj w rękawice łapie Patryk Szpeszny. Kilka lat temu no, można było uznać za taką nadzieję hokeja słowackiego. No i mamy tutaj bramkę. Gra przeniosła się pod tercję Krakowi. No i zaskoczenie. No, blisko teraz Denis Sergiuszkin założył zamka przeciwnikom. O, przewracany Lejwo. Sędzia pokazuje atak kijem trzymanym oburącz. Także będziemy mieli podwójną przewagę przez minutę i 23 sekundy. Gajer pod bramkę, blisko było. Ponownie strzał. Sztebich. Twardoń do Jachima. Jachim! Zakotłowało się przed bramką. Bychawski. Niebieskiej tam jeszcze walczył Kruczek. Wachowiec przed Bulika. Ofajarna interwencja. Daje mu znać Wachowiec, że czeka na podanie. Bepierz. Jeszcze Kruczek, ale w komplecie. Zmuszony do interwencji Kopciwa. Zieliński holował ten krążek, ale teraz sam na sam. Bryniczka, no źle wykończył tę akcję. I będziemy mieli rzut karny. Za chwilę sędzia da znać. I krakowski napastnik zacznie wykonywać rzut karny. Tak się właśnie dzieje. Bryniczka.
Podjechał Bryniczka i broni Szpeszny. A więc wciąż 1-1. Podaniem Daniela Mingę. No i Cyrena kończy drugą odsłonę. No, zakotłowało się tutaj. Komar Krakowi. Mikula mocno od razu. Rąbkowski również niecelnie. I teraz sam na sam. I mamy 2-1 dla Torunia. No, spora niespodzianka w Krakowie. Kalinowski, Wolzjakin. Wolzjakin, Kalinowski, gol! Coś niesamowitego. Kalinowski dobija uderzenie do odsłoniętej części bramki i goście prowadzą już 3-1. Spora sensacja. Oszołomieni krakowianie. Oto pieczni Jurij Jaczucha. Dwa gole przewagi. I gol! Sprzed bulików pewne uderzenie i krążek zaczepotał w siatce, a więc tu jeszcze wszystko jest możliwe, kontaktowe trafienie. Zupełnie się tego nie spodziewał Patryk Szpeszny. Się z własnej tercji Torunianie, no ale krakowianie z kolei no nie potrafią za bardzo oddać strzał na bramkę. Może teraz Wachowiec. Na strzał z niebieski zdecydował się Wychalski. Tam jeszcze zakotłowało się przed bramką. Pardon, wycofanie na niebiesko. Jachim. Czekał tutaj na dobitkę. Wachowiec. Wychalski ponownie Wachowiec. Pod bramkę. Tutaj Torlotu krążka próbował po lodzie zmienić krążek. No i mamy przepychankę. O, żeby się to nie przerodziło w jakąś większą bijatykę. Rozdzielają dwóch zawodników arbitrzy. Tutaj Mateusz Pepierszcz starł się ze Szkodenką. Sposobem, ale najważniejsze, żeby guma przekroczyła linię bramkową. Może teraz i bardzo dobra interwencja Szpesznego. Twardo. No i teraz błąd. Jerzek wprost w bramkarza. I krakowianie. Rąbkowski. Zakotłowało się. Lejwo. Do Kapicy. Kapica. Odbity ten krążek. Gula. Wachowiec. I broni Szpeszny. I końcowa syrena kończy to spotkanie. Spora sensacja w Krakowie. KHN Energa Toruń wygrywa z Komar Krakowią 3-2 w meczu rozegranym awansem. Kończy się wynikiem 3-2 dla Energii Toruń. Dziękujemy serdecznie. Mecz komentował Łukasz Sikora. Dobranoc. Polska Grupa Energetyczna, sponsorem tytularnym turnieju finałowego PGE Pucharu Polski. Turniej rozegrany zostanie w dniach 27-28 grudnia w Tychach.